Omówienie drugiej lekcji z Pythona tylko dla tych, którzy się poddali. Kto zrozumiał lekcję pierwszą, czuje się na siłach, lepiej niech spróbuje przeanalizować te zadania samodzielnie. Komu nie wychodzi, no temu też oczywiście na tym filmie pomożemy. No to do roboty. Format wyjścia i operacje arytmetyczne. Najpierw dotąd, tak? Nie przypisuję całości, bo się pogubię. Do znaku zapytania. Do jakiejś zmiennej testowej wprowadzam sobie tekst. To jest tekst. Dlaczego? No bo jest w apostrofach albo w cudzysłowiach. 742. No to jeżeli chcę, żeby to była liczba, to muszę zamienić to na liczbę albo funkcją int, albo funkcją float. A ja zamieniam to najpierw na liczbę całkowitą, zapamiętuję to w zmiennej a, a potem na liczbę rzeczywistą zapamiętuję w b. A potem wypisuję 1, przecinek a, przecinek b. No i próbuję się domyślić, co wyjdzie. No chyba wyjdzie, jak to uruchomię, 1,742, przecinek. No to jest ta sama liczba zamieniona, tak? Tylko, że to będzie całkowita, to rzeczywista. No ale 742 też jest całkowitą. Więc też 742 oczekuję. Uruchamiamy to. Oczywiście trzeba zapisać. No i co mi wyszło? 1, nie przecinek, tylko spacja. Zaraz się zaczniemy zastanawiać, dlaczego. 742, czyli ta liczba całkowita i 742.0. Mimo, że całkowita, to i tak mi wypisał .0, bo jest liczbą rzeczywistą, zamienioną funkcją float. A, no to już wiemy, że domyślnym separatorem funkcji print jest spacja, a nie przecinek. Tutaj muszę argumenty wprowadzić rozdzielone przecinkami, ale wypisze się rozdzielone spacją. No i liczby rzeczywiste będą zawsze miały kropka coś, a całkowite po prostu będą wypisane jako zwykła liczba. No dobrze, kontynuujemy przykład, tak? Jak są dwa krzyżyki, to znaczy, że przykład się definitywnie kończy, to jest już kolejny przykład, niezależnie od tego, a jeden krzyżyk oznacza, że to jest kontynuacja przykładu, no to kontynuuję go. Print 2, przecinek, znowu a, przecinek b, czyli to samo wypiszę, ale tu dopiszę jeszcze sep i coś zmieniam. Proszę zauważyć, że środowisko IDLE podpowiada mi, jakie argumenty może mieć ta funkcja, między innymi sep, między innymi end. Co to może być sep? No, próbuję się domyślać, jakie słowo angielskie albo skrócone słowo angielskie może to oznaczać. Jeżeli się nie domyślę, to będę musiał to przetestować i tak zrobimy w przypadku enda, a tutaj się domyślamy, że to jest separator. I domyślnym separatorem mamy co tutaj wpisane? Spacja jest. No to zmieńmy to na coś innego. Tu jest sugestia, żeby zmienić na buźkę uśmiechniętą. Zmieniamy na buźkę, nawet bez noska. Co za różnica. Dobrze. Odpalamy, sprawdzamy. Co nam wyszło? Jedna linijka print. Zgadza się. Druga linijka. I czym ona się różni od pierwszej? No tym, że zamiast spacji mamy inny separator tych elementów. Dobrze się domyśliliśmy. No to jesteśmy w domu. Kontynuujemy przykład, bo jeden krzyżyk. Print 3, print 4, print. No i tutaj widzimy, że będzie 5, ale jest jeszcze end. End i tu widzimy, że end, no coś co kończy, tak? Jakiś end. Jest backslash end. Co to może być ten backslash end? Domyślimy się, albo się nie domyślimy, no to zobaczymy za chwilę. Ale widzimy, że ten backslash n domyślny zmieniamy na jakiś inny. No jaki? No tu jest sugestia, żeby zmienić na pusty, czyli na nic. Tylko same apostrofy, bez niczego, nawet bez spacji, po prostu nic. Tak, a potem jeszcze print 6. Czyli co, wypisze mi 1, 2, potem 3, pod spodem 4, pod spodem 5, potem 6. Ale coś tutaj z tym zakończeniem będzie nie tak, domyślamy się. No zobaczymy, co wyjdzie. Pierwsze dwie linijki tak samo, trzecia, jak sądziliśmy, potem czwarta pod spodem piąta, ale szósta nie jest pod spodem. Dlaczego? No bo zmieniliśmy enda. A, to znaczy, że print za każdym razem, jak coś wypiszę, to potem zeskakuje niżej. Czyli zobaczcie, ten print, który byśmy tutaj wpisali, o, tutaj edytujemy, tak? Ten end, o, backslash n, to jest prawdopodobnie nowa linia, czyli zeskocz w dół, enter, tak?
No ale jeśli my go tutaj zamieniliśmy na nic, no to nie zeskoczył. To szóstka od razu jest po piątce. A spróbujmy zaeksperymentować. Nie bójcie się eksperymentować. Dajmy tutaj coś innego, na przykład plusik. Jako tekst. To nie będzie dodawanie, bo to jest tekst. Plusik i kropkę. I kropka. Zobaczymy, co wyjdzie. No spodziewamy się, o coś tutaj mi wyskoczyło dodatkowo. Najważniejsze, żeby to zapisać. No tak. Po piątce kończy się print i zamiast zeskoczyć w dół, wypisał to, co ja powiedziałem, że ma być zakończeniem linii, tak? A potem leci od razu szóstka. Nie zeskoczył w dół. A spróbujmy tu dopisać backslash n, bo już się dowiedzieliśmy, że backslash n to jest właśnie ten enter. Czyli powinno być tak, piątka plusik, powinien potem zeskoczyć, a potem powinna być kropka 6. Eksperyment. Zobaczmy, czy się dobrze domyśliliśmy. Dobrze się domyśliliśmy. Koniec przykładu pierwszego. Ponieważ tu są dwa krzyżyki, to znaczy, że ten przykład jest zupełnie niezależny. No to ja go wpisuję od początku. Moja nowa zmienna a to się równa int z input. Oczywiście jak input zamykam nawiasem, to muszę też zamknąć nawias do inta. Myśmy mieli wcześniej taką konstrukcję na pierwszej lekcji, że a równa się input, tak? I wczytywałem do zmiennej a tekst, a potem zamieniałem go intem na liczbę. Ale czy nie prości go w taki sposób, że co? Wczytuję od użytkownika, który uruchomi program, coś, co będzie tekstem i od razu wrzucam to do inta, bez zapamiętywania w zmiennej a, który zamieni to na liczbę i dopiero wtedy zapamiętuje na a. Te dwie linijki to jest dokładnie to samo, co to. Ale to też łatwo było się domyślić. Usuńmy to. Dobrze. Mamy wczytaną liczbę, zamienioną od razu już na całkowitą i dodajemy do tego jakiś fragment ułamka. 571 może być plus 0.571. A potem wypisujemy print a, ale dwa razy wypisujemy print a potem będzie rand. Rand. O. Otworzyć nawias i mam od razu podpowiedź. Rand, a number to a given precision in... O, wyświetliło mi się gdzieś dalej, nie widzę, co tam jest. Ale rand, coś z okrągło, tak? Jak ktoś się domyśli, to dobrze, jak się nie domyśli, to będzie musiał na podstawie wyniku to przeanalizować. No, na razie się jeszcze domyślmy, przy którymś tam się nie domyślimy i będziemy kombinować z wyniku, co to jest. Rand, czyli zaokrąglam. To a given precision, do podanej precyzji. No to co, zaokrąglam to a do podanej precyzji, czyli co? Co to znaczy będzie przecinek 1? No dobra, ale jeszcze też muszę zamknąć nawias printa i sprawdzam, co wyjdzie. Oczywiście zapisać to. No i co? On teraz tutaj czeka. Nie tutaj, nie tutaj. Tu czeka, tak? Tu uruchomił mi program i czeka. Na co on czeka? No przecież tu jest input. Input czeka, aż wprowadzę coś. No to wprowadzam jakąś liczbę. Na przykład 77. On do niej doda to. Najpierw zamieni na liczbę całkowitą. Potem doda to, czyli się zmieni na liczbę rzeczywistą. Wyświetli tę liczbę rzeczywistą. A potem powinien ją w jakiś sposób zaokrąglić. No to sprawdzamy. No rzeczywiście, najpierw jest ta liczba 77 i dodane do niej ta końcówka, a potem 77.6, zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku. Eksperymenty, proszę bardzo, do drugiego miejsca po przecinku. Zapiszmy to, uruchommy i znowu, teraz na przykład 17 wpiszmy. Tak, do drugiego miejsca po przecinku, a można do zerowego miejsca po przecinku. Eksperymenty cały czas, tak? Na przykład 7, no tak, kropka do zerowego miejsca po przecinku, czyli do całości. A czy można nie podawać, z jaką precyzją zaokrąglam? Po prostu zaokrąglam. Ile wtedy wyjdzie? Znowu wpiszmy ileś. 77. A jest różnica. Rand a przecinek 0. Wtedy mi wypisał co? Kropka 0, a teraz zaokrąglił, ale równocześnie zamienił na liczbę całkowitą, bo nie pojawiło się kropka 0. To może mieć znaczenie, jak będę wysyłał wyniki na szkopuł, bo szkopuł, jak będzie miał 78.0, to dla niego będzie coś innego niż 78.
No dobrze, mamy drugą część przykładu. No to jeszcze tutaj operacje arytmetyczne nam zostały i jak widzimy są one też niezależne, bo po dwóch krzyżykach, czyli to mogę skasować całkowicie i od razu wypisuję, nauczymy się dodawać, znaczy dodawanie i już mnożenie to znamy, tak, z pierwszej lekcji. No ale tak, 2 plus 3, ile wyjdzie? No oczywiście 5. Dalej, 2 gwiazdka 3, ile wyjdzie? No 2 razy 3, no wiadomo, 6, tak? A 2 gwiazdka, gwiazdka, 3. Ojejku, a co to jest? I tutaj niektórzy się domyślą, a niektórzy na razie się jeszcze nie domyślą. No to będziemy kombinować za chwilę. A tu mamy jeszcze coś. 8 i to samo, 2 gwiazdki i w nawiasie 1 trzecia. I to trzeba uruchomić, to będzie koniec przykładu, to jest niezależny przykładzik, taki prosty. No tu wiemy, że 5, 6, a potem będziemy patrzeć, co to może być. Rzeczywiście, 5, 6, a potem mamy co? 8. Co to może być? Jaki operator matematyczny? Postawimy 2, potem postawimy 3 i wyjdzie nam 8. No mnożenie nie, dodawanie nie. Musi być jakoś więcej. Jakie znamy większe operatory? Silnia nie, bo silnia jest jednoargumentowa. Mam liczbę, a potem silnia. Wykrzyknik. Jeżeli nie znacie tego jeszcze, no to poznacie wkrótce na matematyce. Czy znamy jakieś takie działanie, które 2, coś tam, 3 powoduje 8 jako wynik? No tak, znamy, jest podstawówki. 2 do potęgi trzeciej, to jest 8. Rzeczywiście 8 wyszło. No to co? 8 do potęgi 1 trzeciej. A co to znaczy 8 do potęgi 1 trzeciej? Jak ktoś nie pamięta, to powinien już z matmy skojarzyć, że to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 8. No to do jakiej potęgi trzeba, jaką liczbę trzeba podnieść do potęgi trzeciej, żeby dostać 8? No 2. Ale pierwiastek, jak widzimy, domyślnie jest liczbą rzeczywistą, dlatego jest 2,0 wypisany. I wszystko się zgadza. Dobrze, dodajmy do tego, to może być osobny przykład, ale nie widzę przeszkód, żeby dodać do tego jako tutaj kolejne wyliczenia. 14 podzielić na 5. No to ile to będzie? No prawie 3, bo 15 na 5 to jest 3, a to będzie tak bez 1 piątej, prawda? No to prawie 3. Dobrze, potem będzie 14. No to wygląda jak dzielenie, ale tak jakby trochę więcej tego dzielenia, tak? No to nie wiem, co to jest. Będziemy kombinować za chwilę. A i potem co? 14. Znowu coś wygląda jak dzielenie i poza tym do dzieleń dorzucone, więc widocznie coś jest na rzeczy, tak? I te same liczby. I co przez ile? Przez, przepraszam, 14. Coś tam i 5, tak? No to patrzymy, co wyjdzie i będziemy się kombinować. Oczywiście zapisujemy i sprawdzamy. Co tutaj mamy? No to były te wcześniejsze, a tutaj mamy co? Prawie 3, tak jak mówiłem, 2,8 wychodzi bez 1 piątej. No dobrze, tak, 14 przez 5. Wszystko ok. Potem co? 14, coś z dzieleniem, 5, 2. No to się pokrywa z tym. A, czyli tak jakby tylko ta część całkowita, tak? Czyli liczby całkowite. No, część całkowita z dzielenia. Jest takie dzielenie przecież. Dzielenie z resztą się nazywa, tak? Ale dzielenie z resztą ma przecież część całkowitą z dzielenia i część i resztę z dzielenia. No to może to będzie ta reszta z dzielenia. Jak mam 14 cukierków i 5 dzieci i chcę je równo obdzielić, to każdy dostanie 2 cukierki. Ile cukierków nie podzielę? No 10 rozdam, po 2 będą i 4 będą niepodzielone. No to jest reszta z dzielenia. Proszę bardzo. Mamy operator dzielenia całkowitego. 2 są osobne. To jest część całkowita z dzielenia, a to jest reszta z dzielenia. Dobrze się domyśliliśmy. Jak już to wiemy, możemy oczywiście wysyłać zadania na szkopu. I są to zadania A1B i A1C. Znowu dwa zadanka. Przechodzimy sobie zatem na szkopu. O, tutaj. I to jest A1B, A1C. Tygodnie i kalkulator. Spójrzmy na zadanie kalkulator. Krótko je omówię i nie będę go rozwiązywał tym razem za Was, ale je omówię. Napisz program, który wczyta dwie liczby całkowite z przedziału. No to, no dobrze. Piszmy. Wczyta dwie liczby całkowite.
No to tak, a równa się input i potem, ponieważ całkowite, to a równa się int z a, prawda? Ale dwie liczby całkowite, no to jeszcze drugą zmienną. B równa się, ale my znamy skrócony zapis. Możemy wczytać i od razu zamienić na liczbę całkowitą. No to zróbmy tak, że robimy int z input. Dobrze wpisałem? Dobrze wpisałem. Input i od razu jest wrzucony do inta. No to jest to samo, tak? Wczytałem A i B i tak naprawdę te linijki to jest to samo co tu, tylko że to zapamiętuję w B, to w A. I co teraz? Wypisz rozdzielone spacjami. O tutaj, wczytałem tu na przykład 7, 3. Sumę, no tak, 7 plus 3 to jest 10, zgadza się. Różnicę, czyli 7 minus 3, 4 wychodzi, jest ok. Iloczyn, czyli mnożenie, 7 razy 3, 21, pięknie. I iloraz zaokrąglony do dwóch liczb po przecinku. Aha, no tak, bo 7 przez 3 to nie byłaby taka liczba wymierna, tak? To by była liczba niewymierna, tam po przecinku dużo by leciało, ale zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku i mam to wypisać w jednym wierszu. No to prosta rzecz. C to będzie suma, albo nawet nazwijmy sobie to suma, że suma to się równa A plus B. One są już liczbami, więc od razu mogę tak, tak? Iloczyn, ilocz, albo po cztery literki, tak? Tak nazwę zmienną. To będzie A gwiazdka B. Teraz różnica, no, w innej kolejności, ale to nic. Potem to skorygujemy. Różnica to jest oczywiście A minus B. I teraz co jeszcze? Iloraz. Iloraz to jest A przez B. I tutaj nie bierzemy części całkowitej. No dobrze. Trzeba to wypisać. Print. I teraz mogę wypisać tak, najpierw sumę, czterema to printami, albo jednym printem, tak? No proszę bardzo. Najpierw suma, potem leci, po przecinku oczywiście muszę wypisać te argumenty, ale my wiemy, że separatorem będzie i tak spacja, czyli dokładnie tak, jak tutaj się spodziewamy w programie. Musi być tak samo, nie może być 10 pod spodem 4. To musi być w jednym wierszu wypisane. Dlatego jednym printem to wypiszemy od razu. Potem będzie różnica. Różnica. Iloczyn. I iloraz. Iloraz. Tutaj jeszcze mamy jedną nieścisłość. Zaraz to poprawimy. Odpalamy to. I testujemy. Tu oczywiście zjeżdżam na sam dół. I testujemy na przykład na tych przykładach, które mam tu podane. Tak? Po co są te przykłady? Po to, żebyśmy sprawdzili, czy dobrze rozumiemy te zadania. A co to jest, że te liczby całkowite mają być z tego przydziału? Przypominam, że my nie musimy tego sprawdzać. To jest informacja, która mówi, że automat na szkopule nie będzie używał innych liczb do testowania niż tych. Czyli na liczbach ujemnych i dodatnich będzie testował, ale nie większych niż nie dalej od zera położonych niż 1024. To jest ułatwienie, a nie, nic nie musimy dodatkowo robić w programie. No dobrze, sprawdzamy co wyjdzie, jak wpiszemy 7 i 3 i trójeczka. Wychodzi 10, 4, 21, dobrze, a potem 2, kropka i dużo miejsc po przecinku. Zapomnieliśmy co zrobić? Zaokrąglić. Można to tutaj zaokrąglić przy wypisywaniu, a można od razu zaokrąglić i zapamiętać wynik zaokrąglony, jeżeli nie potrzebuje dokładnego, a tutaj go nie potrzebuję dokładnego, to od razu run to dzielenie i wynik tego dzielenia od razu zaokrąg do dwóch miejsc po przecinku. No to teraz sprawdzamy, uruchom to, sprawdźmy teraz dla odmiany na tym drugim przykładzie 4, 2, 4 i 2 na wejściu jest, a na wyjściu mamy 6, 2, 8, 2.0. No, bo wyszła akurat liczba całkowita. To jeszcze raz testujemy na pierwszym przykładzie. 7 i 3. 7 i 3. I wychodzi już teraz dokładnie to samo, co jest na wyjściu tu. Oba przetestowaliśmy przykłady. Myślę, że można program wysłać i pójdzie na stówkę. Jakie mamy jeszcze zadanko? Tygodnie. Tygodnie. Patrzymy na szkopuł. Co tutaj mamy? Aha.
Niedziela to 0, poniedziałek 1, sobota 6, czyli wtorek 2 i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jest niedziela, czyli jesteśmy w zerze. Ile tygodni minie i jaki będzie dzień tygodnia za n dni? N będzie testowo wprowadzone od zera, czyli to będzie ten sam dzień, jeżeli ktoś poda, że za 0 dni jaki będzie dzień tygodnia? No dzisiaj, tak? A ustaliliśmy, że dzisiaj jest niedziela. Czyli będzie jaki dzień tygodnia? Zerowy, tak? No sprawdźmy tu. Za 11 dni jaki będzie dzień tygodnia? Jeśli dzisiaj jest niedziela, to będzie 7 dni minie, to będzie znowu niedziela, a potem jeszcze ile dni minie? 4. No to będzie czwarty dzień tygodnia. No zgadza się, to jest czwarty dzień tygodnia, bo tak trzeba wypisać. A ile tygodni minęło do tego czasu? No jeden tydzień pełny minął i 4 dni przesunięcia. Wypisz wynik rozdzielony symbolem krzyżyk. Jak to trzeba było zrobić? Print. Najpierw ile tygodni minęło? Ile tygodni minęło? Potem krzyżyk, a potem który mamy dzień? Tu nie może być spacji jeszcze po drodze. Jak tą spację wyeliminować? No przecież znamy sep w princie. To takie podpowiedzi tylko, tak? No to już właściwie powiedziałem, jak rozwiązać to zadanie. Mam nadzieję, że nie musieliście tego filmu oglądać i zrobiliście to wszystko samodzielnie. Ale jeśli trzeba było, no to może niech ten film będzie takim rozpędem, że złapiecie w końcu, co to jest i już kolejne lekcje będą łatwiej i jednak samodzielnie przez Was opracowane. Dziękuję.